Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 97. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 65. Ciebie należy wielbić, Boże na Syjonie. Tobie ślubów dopełniać, co próśb wysłuchujesz. Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik, wyznając nieprawości. Przygniatają nas nasze przewiny, Ty je odpuszczasz. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku. Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami. Boże, nasz Zbawco, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich, który swą mocą utwierdzasz góry jesteś opasany potęgą który uśmierzasz burzliwy szum morza huk jego fal zgiełk narodów przejęci są trwogą mieszkańcy krańców ziemi z powodu twych znaków ty zaś napełniasz radością podwoje zachodu i wschodu nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś ubogaciłeś ją obficie strumień Boży wodą jest wezbrany Zboże im przygotowałeś. Tak przygotowałeś ziemię. Bruzdy jej nawodniłeś. Wyrównałeś jej skiby. Deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami i twoje ślady opływają tłustością. Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasują się weselem. Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, Wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają. Rozdziały od 31 do 33 księgi Seracha kontynuują tematykę mądrości, moralności i prawdziwego bogactwa, skupiając się na różnych aspektach życia społecznego i duchowego. Oferują one cenne wskazówki dotyczące umiaru, pracy oraz sprawiedliwego postępowania. Bezsenność z powodu bogactwa wyczerpuje ciało, a troska o nie oddala sen. Troski nocnego czuwania nie pozwalają się zdrzemnąć, bardziej niż ciężka choroba wybijają ze snu. Bogacz się trudzi, aby gromadzić pieniądze, a gdy przestanie, syci się rozkoszami. Biedak się trudzi, nie mając środków do życia, a gdy przestanie, popada w nędzę. Ten, kto złoto miłuje, nie ustrzeże się winy, a ten, kto goni za zyskami, pobłądzi przez nie. Złoto wielu doprowadziło do upadku, a ich klęska stała się dla nich jawna. Zasiekami z drewna jest ono dla tych, co za nim szaleją, a kto jest głupi, w nich uwięźnie. Błogosławiony bogacz, w którym nie znaleziono winy, który nie gonił za złotem. Któż to jest? Wychwalać go będziemy. Uczynił bowiem rzeczy podziw wzbudzające wśród jego ludu. Któż poddany takiej próbie pozostał doskonały? Poczytane mu to będzie za chlubę. Kto mógł zgrzeszyć, a nie zgrzeszył, uczynić źle, a nie uczynił. Dobra jego będą trwałe. A zgromadzenie wyliczać będzie jego miłosierne czyny. Zająłeś miejsce przy stole suto zastawionym. Nie rozwieraj nad nim gardła i nie wołaj, jakże wiele na nim. Pamiętaj, że nieszczęściem jest złe oko. Cóż między rzeczami stworzonymi gorszego nad takie oko, które płacze z powodu braku każdej rzeczy? Po to, co ktoś sobie upatrzył, nie wyciągaj ręki i nie pchaj się wraz z nim do półmiska. Osądzaj odczucia bliźniego według swoich własnych i zważaj na to, czego sam nienawidzisz. Jedz, co leży przed tobą, jak człowiek, nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudzał odrazy. Przez dobre wychowanie pierwszy zaprzestań jedzenia. Nie bądź nienasycony, byś kogoś nie zraził. Jeśli zajmiesz miejsce wśród wielu zaproszonych, nie wyciągaj ręki wcześniej od nich. Jakże mało potrzeba człowiekowi dobrze wychowanemu, na łóżku swym nie będzie ciężko oddychał. Zdrowy jest sen przy umiarkowanie sytym żołądku. Wstaje człowiek wcześniej, jest panem samego siebie. Udręka bezsenności, bóle żołądka i kolki w brzuchu występują u łakomego człowieka. A jeśli byłbyś zmuszony do jedzenia, wstań, zrzuć to na stronie, a ulżysz sobie. Słuchaj mnie, synu, i nie garć mną, a w końcu uznasz słowa moje za słuszne. We wszystkich czynach swych bądź umiarkowany, a żadna choroba nie zbliży się do ciebie. Wargi wychwalać będą tego, kto hojny jest na ucztach, i prawdziwe jest świadectwo o Jego szlachetności. Miasto będzie szemrać przeciw skąpemu na ucztach, i świadectwo o jego przewrotności jest ścisłe. Przy piciu wina nie bądź zbyt odważny, albowiem ono zgubiło wielu. Jak w kuźni próbuje się twardość stali, zanurzając ją w wodzie, tak wino doświadcza w bójce serca zuchwalców. Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz z umiarem. Co za życie ma ten, który jest pozbawiony wina? I ono zostało stworzone dla radości ludzi. Zadowolenie serca i radość duszy daje wino pite we właściwym czasie i z umiarem. Udręką dla duszy jest zaś wino pite w nadmiernej ilości, wśród podniecenia i zwady. Pijaństwo powiększa szał głupiego na jego zgubę, osłabia siły, a ran przysparza. Na uczcie przy piciu nie rób wymówek bliźniemu ani nie lekceważ go z powodu jego wesela. Nie mów mu słów obelżywych, ani nie drażnij go żądaniem zwrotu długu. Jeśli posadzono cię na pierwszym miejscu, nie wbijaj się w pychę, bądź pośród innych jak jeden z nich, miej o nich staranie, dopiero wtedy usiądź. Gdy wykonasz całe zadanie, zajmij swoje miejsce, abyś się nimi radował i byś otrzymał wieniec za sprawność. Przemów starcze, tobie to bowiem przystoi, jednak z dokładnym wyczuciem, abyś nie przeszkadzał muzyce. A kiedy jej słuchają, nie rozwódź się mową, ani nie okazuj swej mądrości w niestosownym czasie. Czym pieczęć z rubinu w złotej oprawie, tym koncert muzyków na uczcie przywinie. Czym pieczęć szmaragdowa w złotym obramowaniu, tym melodia muzyków przy słodkim winie. Przemów młodzieńcze, jeśli to konieczne, skoro cię o to usilnie dwa razy proszono. Mów zwięźle, w niewielu słowach zamknij wiele treści. Bądź jak ten, który coś wie, a zarazem umie milczeć. Nie udawaj równego między dostojnikami, a gdy inny mówi, wiele nie gadaj. Przed gromem przelatuje błyskawica. A skromnego człowieka poprzedza przychylność. Gdy przyjdzie czas, powstań, nie bądź ostatni. Idź szybko do domu i nie postępuj lekkomyślnie. Tam możesz się zabawić i czynić, co ci się podoba, ale nie grzesz mową zuchwałą. Za wszystko wysławiaj tego, który cię stworzył i który cię upaja swoimi dobrami. Kto się boi pana, przyjmie pouczenie. A którzy od wczesnego rana go szukają, znajdą jego łaskę. Ten, kto bada prawo, życie swe nim wypełni, ale obłudnik znajdzie w nim sposobność do upadku. Ci, którzy się boją Pana, znajdą sprawiedliwość, a ich słuszne działanie zabłyśnie jak światło. Człowiek grzeszny unika nagany i według swej woli znajdzie wymówkę. Człowiek roztropny nie gardzi namysłem a obcy i pyszałek nie doznają obawy. Nic nie czyń bez zastanowienia, a po czynie nie żałuj. Nie chodź drogą wyboistą, abyś nogą nie zawadził o kamień. Nie czuj się bezpieczny na drodze, nawet gdy nie ma przeszkód, i miej się na baczności, nawet wobec dzieci. W każdym działaniu polegaj na swej duszy, bo to jest właśnie zachowaniem przykazań. Albowiem, kto wierzy prawu, zważa na przykazania, a kto zaufał panu, nie poniesie szkody. Nie spadnie zło na bojącego się pana, ale nawet w doświadczeniu będzie wybawiony. Mąż mądry nie będzie nienawidził prawa, ale kto obłudnie do niego się odnosi, jest jak łódź w czasie burzy. Człowiek rozumny zawierzy prawu. Ono będzie dla niego niezawodne, jak wyrocznia Urim i Tummim. Przygotuj mowę, a słuchać cię będą. Zbierz swą wiedzę i odpowiadaj. Wnętrze głupiego jest jak koło uwozu i jak obracająca się oś jego myślenie. Przyjaciel szyderca jest jak ogier, co rży pod każdym miejscem. Dlaczego jeden dzień góruje nad drugim, chociaż światło wszystkich dni roku pochodzi od słońca? W myśli swej Pan je pooddzielał i On wyróżnił czasy i święta. Jedne z nich wywyższył i uświęcił, a inne zaliczył do dni zwyczajnych. Wszyscy ludzie są z mułu i z ziemi Adam został stworzony. Pan rozdzielił ich w pełni swej wiedzy i różne wyznaczył im drogi. Jednych pobłogosławił i wywyższył, uświęcił i do siebie zbliżył, innych przeklął, poniżył i wygnał ich z miejsca pobytu. Jak glina w ręku garncarza, wszystkie jego drogi są według jego upodobania, tak ludzie są w ręku tego, który ich stworzył, a odda im według swego osądu. Jak obok zła dobro, a obok śmierci życie. Tak obok bogobojnego grzesznik. Patrz na wszystkie dzieła najwyższego. Występują parami, jedno naprzeciw drugiego. I ja, ostatni, wykazałem czujność, jak ten, kto podnosi resztki pozbierających winne grona. Z błogosławieństwem pana dotarłem, i jak ten, co zbiera winogrona, napełniłem tłocznie. Zważcie, że nie dla siebie samego się trudziłem, ale dla tych wszystkich, którzy szukają wykształcenia. Słuchajcie mnie, dostojnicy ludu, i nadstawcie uszu przewodniczący zgromadzeniu. Ani synowi, ani żonie, ani bratu, ani przyjacielowi nie dawaj władzy nad sobą za życia. Nie oddawaj też swoich dostatków komu innemu, Abyś pożałowawszy tego, nie musiał o nie prosić. Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie, nikomu nie dawaj władzy nad sobą. Lepszą jest bowiem rzeczą, żeby dzieci ciebie prosiły, niż żebyś ty wyglądał czegoś z rąk swych synów. We wszystkich sprawach bądź tym, który góruje, abyś nie przyniósł ujmy swej sławie. W ostatnim dniu twego życia i w godzinie śmierci. Rozdaj swoje dziedzictwo. Dla osła pasza, kij i ciężary, chleb, ćwiczenie i praca dla niewolnika. Spraw, by sługa pracował, a znajdziesz odpoczynek. Zostaw mu ręce swobodne, a szukać będzie wolności. Jarzmo i rzemień zginają kark, a słudze krnąbrnemu wałek i dochodzenie. Wyślij go do pracy, by nie był bez zajęcia. Lenistwo bowiem uczy wiele złego. Daj go do pracy dla niego stosownej, a jeśli by cię nie słuchał, zakuj go w cięższe kajdany. Ale nie przebieraj miary względem żadnego człowieka i nie czyni nic bez słuszności. Jeśli masz niewolnika, niech ci będzie jakby drugim tobą, bo za krew go nabyłeś. Jeśli masz niewolnika, Postępuj z nim jak z bratem, bo potrzebować go będziesz jak siebie samego. Jeśli go skrzywdzisz, a on ucieknie, na jakiej drodze szukać go będziesz? Fragment ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 27, werset od 31 do 66, opisują kolejne wydarzenia pasji. Od chwili, kiedy Jezus jest wydany przez Piłata. Poprzez jego ukrzyżowanie, śmierć, aż po jego pochówek. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I, siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: To jest Jezus, Król Żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców: jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli Go miłuje, przecież powiedział: Jestem synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani! To znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała, i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, ten był Synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały mu. Były wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skalę. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia, po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. Rzekł im piłat: Macie straż. Idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grup, opieczętowując kamień i stawiając straż. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wroga. Do usłyszenia.